W nadchodzących dniach atmosferyczne zawirowania zapowiadają się niezwykle groźnie, a prognozy wprowadzą wielu ludzi w stan niepokoju. Władze w różnych miastach intensywnie pracują nad przyjęciem wszelkich możliwych środków zaradczych na nadchodzące opady deszczu, które mają być jednymi z najbardziej intensywnych w ostatnich latach. Dziś do Wrocławia przybędzie premier Donald Tusk, który weźmie udział w odprawie służb zorganizowanej w kontekście zagrożenia powodziowego. Nieprzychylna aura to efekt działań niżu genońskiego o imieniu Boris, który powoli zbliża się do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, IMGW, wystosował szczególne ostrzeżenia dla mieszkańców południowej części kraju, gdzie prognozy wskazują na lokalne powodzie oraz silny wiatr. W obliczu prognozowanych intensywnych opadów, władze w wielu miastach postanowiły powołać sztaby kryzysowe, aby skutecznie przygotować się na ewentualne zjawiska zwiększające ryzyko powodzi. Rządowe agencje podkreślają, że w wielu regionach południa Polski zostały już wydane ostrzeżenia trzeciego stopnia. W pozostałych częściach kraju, mniej zagrożonych, wprowadzono alerty drugiego i pierwszego stopnia. W związku z tym wojewoda dolnośląski zaleca mieszkańcom, by zaopatrzyli się w niezbędne zapasy, co obejmuje żywność, odbiorniki działające na baterie oraz naładowane telefony. Przewiduje się, że opady deszczu w piątek 13 września mogą zyskać na sile z każdą godziną. Co z pewnością przyczyni się do skomplikowania sytuacji na drogach oraz w miastach. Obliczenia wskazują, że suma opadów od poranka w piątek aż do sobotniego poranka wyniesie między 80 a 120 litrów na metr kwadratowy. To nie koniec złych wiadomości, bowiem w nadchodzący weekend mogą wystąpić dalsze obfite opady, lokalnie sięgające nawet 150 litrów na metr kwadratowy. Oczekuje się, że poprawa nastąpi dopiero w poniedziałek. Według najnowszych ostrzeżeń IMGW najwyższe ryzyko związane z opadami dotyczy województw o dużym zagrożeniu. Warto przy tym zwrócić uwagę na te obszary, gdzie wystawiono alerty drugiego stopnia, a także pierwszego, który obejmuje województwo Kujawsko-Pomorskie oraz kilka przygranicznych powiatów. Specjaliści nie mają wątpliwości, iż nadchodzące warunki będą wiązały się z nagłym wzrostem poziomów wód w rzekach. IMGW wskazuje na ryzyko gwałtownych wezbrań rzek oraz przekroczenia stanów ostrzegawczych, co powinno wzbudzać poważne zaniepokojenie mieszkańców, zwłaszcza z lewni takich jak Osobłoga, Nysa-Kłocka, Górny Bubr, Kwisa, a także Oława, Ślęza, Bystrzyca i Kaczawa. Dodatkowo, w odpowiedzi na te nieprzewidywalne wydarzenia, wicepremier oraz minister obrony narodowej, Władysław kosiniak kamysz zapewnił, że wojska obrony terytorialnej są w pełnej gotowości do pomocy. Transportują amfibie w kierunku południowych rejonów, przygotowując się na ewentualne interwencje. Sytuacja na południu Polski będzie na bieżąco monitorowana, a wszelkie działania mają na celu zabezpieczenie mieszkańców przed nadchodzącą ekstremalną pogodą. W związku z tym bezpieczeństwo powinno być priorytetem, a odpowiednie przygotowania i czujność mieszkańców będą kluczowe w obliczu niebezpieczeństwa.